Sobota była dniem dla mieszkańców. Pasjonaci i specjaliści wielu profesji prezentowali swoje umiejętności. Przez kilka godzin odbywał się maraton organowy. Otwarta dla wszystkich, którzy może z muzyką organową nie do końca jeszcze się zapoznali, a może mieliby ochotę. Krótkie 25-minutowe koncerty, gdzie można wejść, wyjść spokojnie i program jest bardzo zróżnicowany. Wcześniej słuchaliśmy sporo muzyki Bacha, ale dzisiaj i wcześniejsza Pachelbel, prawda, ale też muzyka współczesna, pisana przez kompozytorów jeszcze żyjących. Więc to jest taka ciekawostka, że te organy dają ogromne spektrum możliwości. I takich instrumentów w Polsce mamy niezmiernie mało, więc już są emocje w momencie, kiedy człowiek siada do takiego instrumentu i na nim ma okazję zagrać. No a drugi powód tej wzniosłości, no to jest okoliczność. To jest to, że te organy co dopiero zostały zainaugurowane i że jest mi dane tutaj współtworzyć maraton organowy właśnie w takim momencie, kiedy ten instrument budzi się do życia. Poza tym chętni mogli poznać tajniki budowy instrumentu z 1785 roku oraz ciekawostki związane z renowacją organów. Chcieliśmy wykorzystać podczas restauracji i całego instrumentu i uzupełnieniu brakujących elementów w prospekcie, że były wykorzystane techniki tradycyjne, czyli że było to tak zrobione jak 300 lat temu, żeby konserwacja czy powłoki, które pokrywają całą konstrukcję, były takie same jak 300 lat temu. Jednym z elementów Lubin Culture 2022 były także przeróżne warsztaty. W ich trakcie można było na przykład poznać tajniki pozłotnictwa. To jest przede wszystkim taka czasochłonna praca, to znaczy tutaj w tym momencie, no też ze względu na to, że jesteśmy ograniczeni czasowo, pokazujemy tutaj panią jedną z takich szybszych technik pozłotniczych i też wiadomo później panie, czy tutaj kursanci będą mogli sobie to wykorzystać również w domu. Muszę powiedzieć, że to jest taka zdecydowanie taka praca kontemplacyjna, przy której trzeba naprawdę się skupić, ale to też jest dosyć zdrowe dla głowy. Uczestnicy uczyli się nakładania złota na różne kształty i choć nie było to łatwe zadanie, dzięki temu mogli poćwiczyć m.in. precyzję. Dla mnie osobiście bardzo i myślę, że no świetna okazja, żeby zdobyć wiedzę na ten temat i jakieś pierwsze kroki swoje postawić też w takiej dziedzinie. Z kolei inne osoby ciekawe nabywania nowych umiejętności mogły wziąć udział w zajęciach kaligrafii. Uczestnicy zajmowali się pisaniem pięknych średniowiecznych liter. To jest bardzo trudne rzemiosło, te warsztaty są bardzo krótkie, więc to jest tak naprawdę pokazanie ludziom, na czym polegała praca skryby i iluminatora w średniowieczu, pokazanie piękna liter, spróbowanie przez te kilka godzin tego, żeby ludzie się zachwycili na nowo ręcznym pisaniem. Z pozoru proste zadanie wymagało przede wszystkim cierpliwości. Trudność mi się wydaje polega właśnie na tym, że trzeba zachować te kształty, które są nas podane we wzorcach i no mi się wydaje, że to właśnie zachowanie tych kształtów jest najtrudniejsze. Nawet wygląda prosto, ale jak usiądziesz i próbujesz coś zrobić, to pani podejdzie, poprawi i okazuje się, że później jest łatwiej. Czas i skupienie, to jest najważniejsze. Był to pierwszy w historii miasta cykl wydarzeń poświęconych muzyce organowej. Wstęp na wszystkie z nich był bezpłatny, aby mieszkańcy Lubina i regionu mogli poznać drzemiące do tej pory umiejętności organów pochodzących z 1785 roku.